Chcę przypomnieć, bo mówiliśmy o tym na komisji, że ta ustawa implementująca dyrektywę Unii Europejskiej jest tak skonstruowana, że my nie wykraczamy poza to, co jest wymagane w dyrektywie unijnej. Nie staraliśmy się nie wkładać do tej ustawy jakichś dodatkowych rzeczy poza tymi, które wynikają z samej dyrektywy. Ta ustawa była konsultowana prawie rok, bo od września ubiegłego roku z rynkiem, z mediami publicznymi, z mediami komercyjnymi, z platformami VOD, z organami regulacyjnymi typu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy też Rada Mediów Narodowych. I wydaje nam się, że zbudowany został dosyć taki zdroworozsądkowy konsensus w stosunku do rozwiązań, które w tej ustawie proponujemy. Chyba też tak jest, bo widzimy to w pracach parlamentarnych, że zarówno na posiedzeniu komisji, już dwukrotnie, i na posiedzeniu podkomisji specjalnie powołanej, dużych kontrowersji ta ustawa nie wzbudzała. Ten konsensus wokół tych koniecznych spraw do uregulowania ewidentnie się wyczuwa. Bo rzeczywiście od czasu, kiedy mamy ustawę o radiofonii i telewizji, ustawę o kinematografii, minęło w pierwszym przypadku ponad 25 lat, w drugim przypadku 16 lat, a rynek się zmienia i trzeba było jednak pewne rzeczy dostosowywać do zmienionego rynku. I taka też była intencja dyrektywy, żeby w związku ze zmianami na rynku te zmiany w całej Unii Europejskiej wprowadzać. Pan poseł Gawkowski już wyszedł, ale jego zarzut jest absolutnie nietrafny, bo przypomnę, że za chwilę ten temat rozwinę. Te wszystkie dylematy związane i wątpliwości związane z przerywaniem audycji reklamami nie dotyczą telewizji publicznej. Bardzo mocno to podkreślam. Żaden film, żadna audycja dla dzieci nie może być przerywana reklamami w telewizji publicznej, a taki zarzut tu był formułowany przez pana posła Gawkowskiego. Mówimy o pewnych zmianach, ale tylko w odniesieniu do mediów komercyjnych. I od razu do tego się ustosunkuję, bo tutaj było bardzo dużo uwag, jeśli chodzi o to przerywanie, nadawanie reklamy filmu będącego audycją dla dzieci. Zgodnie z dyrektywą, zacytuję treść, emisja audycji dla dzieci może zostać przerwana reklamą telewizyjną tylko raz w ciągu każdego przewidzianego w układzie audycji okresu nie krótszego niż 30 minut, o ile czas trwania danej audycji przewidziany w układzie audycji jest dłuższy niż 30 minut. To jest propozycja z dyrektywy. My jednak tak daleko nie idziemy i to chciałem bardzo mocno podkreślić. Projektowany przez nas projekt ustawy tylko częściowo wdraża przepis tej dyrektywy, wprowadzając do polskiego porządku możliwość przerywania niektórych audycji dla dzieci, ale bardziej ograniczony niż wynika to z dyrektywy. Dyrektywa dopuszcza przerywanie audycji dla dzieci dłuższe niż 30 minut, a my proponujemy przerywanie wyłącznie filmów dłuższych niż 60 minut. Szczerze mówiąc, kto zna rynek, ten wie, że audycje dla dzieci na ogół dłużej niż godzinę nie trwają. Jeśli coś trwa dłużej, to są te pixarowe, wielkie filmy hollywoodzkie, które mają wymiar filmów kinowych. Można je traktować jako audycje dla dzieci, ale można też traktować to jako kino familijne po prostu. Kino familijne, które ma wymiar komercyjny i który w tym przypadku rzeczywiście zezwolimy nadawcom komercyjnym na przerwanie reklamami takiego filmu familijnego, tak to nazwijmy, po 60 minutach. Nie po 30, tylko po 60 minutach. Bo to jest pytanie, tak? Czy te wielkie filmy Pixara, kinowe, amerykańskie, czy to już jest audycja dla dzieci, czy to jest kino familijne? Moim zdaniem bardziej kino familijne i to będzie przerywane. Audycji dla dzieci dłuższych niż 60 minut na ogół nie ma. No i to jest też oczywiście związane z koniecznością ponoszenia kosztów przez nadawców pozyskiwania takich filmów. Chcemy, żeby polscy nadawcy nie mieli gorszej sytuacji niż nadawcy europejscy, żeby mieli też możliwość pozyskiwania tego typu audycji na rynku, a nie byli w gorszej sytuacji, nie mogąc zupełnie po 60 minutach tej reklamy emitować. Drugi zestaw uwag dotyczył niezależności Krajowej Rady. Ta niezależność jest zagwarantowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Krajowa Rada jest organem konstytucyjnym, co jest rzadkie w
w prawodawstwach europejskich, a u nas jest, jest organem konstytucyjnym. I ta niezależność jest gwarantowana zarówno konstytucją, jak i obowiązującą ustawą o radiofonii i telewizji. Zmiana dotyczy tylko tego, że tak jak dotąd było już od ponad ćwierć wieku, Krajowa Rada może w składzie aktualnym członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej kadencja może być przerwana w sytuacji nieprzyjęcia sprawozdania przez Sejm, Senat i niepotwierdzenia tego sprawozdania przez pana prezydenta. I dyrektywa oczekiwała, żeby te nieprzyjęcie sprawozdań było uzasadniane, żeby było uzasadnienie do takiej decyzji politycznej Sejmu czy też Senatu. I to wprowadzamy. Sejm, jak zdecyduje odwołać członków Krajowej Rady, nie przyjąć sprawozdania czy Senat, tak samo, to musi to uzasadnić. Zwolniony z tego uzasadnienia jest prezydent, ponieważ zgodnie z artykułem 142 ustęp 2 Konstytucji, prezydent w zakresie realizacji swoich kompetencji wydaje postanowienia. Konstytucja nie przewiduje w żadnym przypadku jakiegokolwiek postanowienia obowiązku uzasadnienia takiego postanowienia. Więc nie możemy tutaj zrobić wyjątku, bo byłoby to sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej. Takie uchwały, jak podejmie Sejm i Senat, to musi uzasadnić, a prezydent w trybie potwierdzania którejś z tych uchwał Sejmu i Senatu już takiego uzasadnienia czynić nie musi. Jeśli chodzi o te uwagi dotyczące sportu, tu głównie pan poseł Zimoch był w tej sprawie aktywny na komisji, ale też inni posłowie tutaj na trybunie tę sprawę podejmowali. Rzeczywiście wprowadzamy zasadę, że dozwolone jest przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy. Dyrektywa stanowi, że, cytuję, pojedyncze telewizyjne spoty reklamowe i telesprzedażowe są dopuszczalne podczas wydarzeń sportowych. Pojedyncze telewizyjne spoty reklamowe i telesprzedażowe poza spotami umieszczanymi podczas transmisji wydarzeń sportowych muszą stanowić wyjątek. Projektowany artykuł uwzględnia postanowienie tej dyrektywy, a także propozycje zgłaszane przez rynek oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w toku konsultacji publicznych. Celem jest umożliwienie nadawcom finansowania drogich, to wszyscy wiemy, drogich praw do transmisji sportowych oraz wyrównanie warunków konkurencyjnych polskich nadawców względem konkurencji zagranicznej. Należy zauważyć, że wiele programów telewizyjnych oferujących w Polsce dostęp do transmisji sportowych podlega jurysdykcji innego państwa członkowskiego, Eurosport na przykład, popularny w Polsce. I on by miał to prawo, a nasi nadawcy nie mieliby tego prawa. Wiele z nich już na podstawie dotychczasowych regulacji przyjętych w tych państwach członkowskich znacznie częściej przerywa transmisje sportowe, również w celu nadania pojedynczego spotu reklamowego. Celem wprowadzenia niniejszego przepisu jest umożliwienie nadawcom umieszczania pojedynczych spotów reklamowych, na przykład w naturalnych przerwach w zawodach, nie wynikających z przepisów rozgrywania danych zawodów, na przykład przerwa podczas konkursu skoków narciarskich spowodowana złą pogodą, albo w przerwach umieszczanych w transmisji przez podmiot, od którego dany nadawca nabywa prawo do jej wyemitowania, na przykład w przypadku kilkugodzinnych transmisji wyścigów kolarskich, podmioty przygotowujące transmisję wprowadzają kilkunastosekundowe przerwy, tak aby nadawca mógł w tym czasie umieścić reklamę. Ponadto dzięki wprowadzonej regulacji możliwe będzie wyemitowanie spotu reklamowego na części ekranu w trakcie transmisji sportowej. To też jest teraz technicznie możliwe, że cały czas oglądamy transmisję sportową, a jakaś reklama jest na części tego ekranu. Jeśli chodzi o jurysdykcję nad podmiotami zagranicznymi, to ta regulacja, którą proponujemy, dotyczy tej kwestii w ograniczonym zakresie, tylko wobec podmiotów nadawców i dostawców VOD. I tylko w zakresie obowiązku opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Szukamy tutaj równowagi, bo przecież ci nadawcy czerpią przychody na terytorium Rzeczpospolitej i powinni płacić na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tak jak i wszyscy inni, którzy korzystają z polskiego rynku i jakiś związek z branżą filmową też mają i powinni wspierać polską kinematografię. Także ta regulacja dotyczy tylko tego. Jeśli chodzi o pytania bardzo szczegółowe pana posła z Lewicy Szopińskiego i pani poseł z Koalicji Polskiej, pani poseł Nowogórskiej, to zgodnie z życzeniem i też moją sugestią na te pytania odpowiemy na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam przerwę do godziny 19:30.